Siemanko, witam was dzisiaj nową gierką. Mam Humankind. Wreszcie udało mi się zdobyć wersję pudełkową. Zależało mi na niej, ponieważ wersja cyfrowa nie posiada pewnych dodatkowych elementów. No i co? I tworzymy sobie dzisiaj gierkę i pierwszą przygodę naszego plemienia. Ja stworzyłem sobie oto takiego władcę, zobaczcie, on jest trochę na styl azjatycki, a trochę pomieszany z wikingiem. I do tego ma taką szramę, jest w poważnych walkach, wiecie, jest mściwy. No i za godło moje uznałem, że będzie oczywiście tam dinozaur, ponieważ jestem fanem gry Path of Titans. Jeśli oglądacie mnie już trochę czasu, wiecie, że lubię tą grę, lubię w niej przesiadywać i jest sporo odcinków nagranych w tym temacie, więc uznałem, że moim godłem będzie taki dinozaur. Wybrałem sobie dodatkowych trzech przeciwników. Bardziej takich na szybko, nie bardzo przykładałem do tego wagę. Świat mały, żeby nie była to ogromnie długa rozgrywka, tempo zwykłe, normalny poziom trudności. Tutaj są te dodatki, które otrzymuje się wraz z wersją pudełkową Heritage Edition. Kultury jakieś afrykańskie, latynoamerykańskie. Tutaj jest jakiś, widzicie, zestaw deluxe i bonus rannych ptaszków. Super. Dodatkowo, taka ciekawostka, w pudełkowej wersji otrzymacie taką fajną mapę, dużą, z całym rozwojem. Unikalne wszystkie elementy i to, co możecie odblokować podczas gry, więc taki fajny smaczek w sumie. Postarali się, jeśli chodzi o wersję pudełkową. A my przechodzimy już do rozgrywki. Na czym polega gra? Co można się po niej spodziewać? Jeśli graliście kiedyś w cywilizację, na pewno będziecie wiedzieli, o co tutaj chodzi. Gra jest bardzo podobna. Może powiedziałbym, że bardziej troszkę rozbudowana. Ale ocenimy to podczas rozgrywki. Na początek, tuż po załadowaniu, jest pewne wprowadzenie, takie intro klimatyczne. Jeśli chcecie, obejrzyjcie razem ze mną. Jeśli nie, to przewincie tą minutkę do przodu. Gra na początku troszkę się wczytuje, ale identycznie było w Cywilizacji 6. Więc nie ma co się dziwić, że jest tam dużo danych. Our universe contains infinite stories. Most of which are about rocks and ice at sub-zero temperatures in a vacuum. Rather boring. However, on a small damp rock, there is a story that bears a second look. It's your story. But the first 4 billion years or so mostly concern amino acids. Not much of a page turner. But then, over time, the amino acids bond together and things start to get interesting and a bit drier. A certain subspecies of hominid discovers that you can do more with a sharp rock than annoy your little brother. Tools and weapons are invented. The hominids begin to cooperate. Fire becomes a servant rather than an unpredictable force of nature. They learn to tan the skins of animals for clothing. They learn ways to record and probably exaggerate their adventures. Eventually, these tribes learn to build shelters and immediately hold the first barbecue parties. This is the dawn of humankind. Struggle and cooperation have been rewarded. The Neolithic era draws to a close. The whole world beckons. This tribe has come far, but the rest of their story is your story. You are the one who will build them into a great civilization. How far will you push humankind?
No i tutaj zaczyna się nasza przygoda. A new epoch. While your tribe looks to you for leadership, the weight of all those future, unborn generations also weighs upon your decisions. What sort of lives will they have? No i co, zaczynamy sobie z naszym moim plemiem w epoce neolitycznej, nasze plemię nomadów, tak się nazywa. No i co, może już pierwsze, co wam się rzuciło w oczy, zobaczcie, bardzo podobny start i wygląd do Cywilizacji 6. Ja uznaję tą grę jako taką Cywilizację 7, bo chciałbym, aby wyglądała tak kolejna część znanej serii. Dobra, mamy tutaj nasze plemię, grupę łowiecką. I na początek co? Musimy to wszystko eksplorować na tej mapie, na tych zakrytych terenach, żeby je odkryć i zobaczyć, co tam się kryje, zobaczyć bonusy, dodatki, jedzenie. I tutaj na początku głównie co musimy robić, to zbierać jedzenie. Gdy je nazbieramy, go już wystarczająco dużo, w tym przypadku 20, to wtedy uzyskujemy po prostu następną grupę łowiecką i jest nas więcej i jesteśmy mocniejsi. Zielone ikonki tutaj na tych heksach stanowią, pokazują nam, ile jest żywności na danym terenie. Tutaj jest jeszcze przemysł, takie zębatki. To służy do budowania, jeśli będziemy mieli tutaj wioski, jakieś miasta w późniejszym etapie. No i co, no gramy, no przechodzimy sobie do rozgrywki. Mamy cztery możliwe ruchy w każdej turze tą jednostką. Damy radę tam podejść tutaj i odkryć sobie to miejsce. Sustenance, security, orzechy. No i zobaczcie, dostaliśmy 10. Jeszcze 10 i zdobędziemy jednostkę. Także trzeba się sprężyć. No ale cztery ruchy, wykonanie, koniec tury i jedziemy następną. Mamuty. No co, możemy je zaatakować, ale jesteśmy zbyt słabi. To oczywiście daje nam doświadczenie, często jakieś jedzenie, jakieś bonusy za zabicie, sławę i tak dalej dookoła, wśród innych mieszkańców. No ale tutaj na mamuta to przydałoby się więcej. Zobaczcie. Mamuci atak jest w granicach 14, a masz w granicach 11. Taki podgląd przed bitwą. Więc jesteśmy za słabi, aby się z nim zmierzyć. Więc odkrywajmy se spokojnie gdzieś dalej. Najlepiej na jakieś wzgórza, żeby było wyżej i żebyśmy widzieli więcej. Bardzo fajnie, bo tutaj też coś jest do odkrycia. Dzikie jagody. Ach, tylko 5. Jeszcze 5. Jeszcze 5. Brakuje nam 5 do następnej jednostki. Mamuty tam się kręcą. O, tutaj tam się pojawiła żywność. Tam się pojawiła żywność. My będziemy musieli chyba tam iść, coś mi się wydaje, bo po co ryzykować? Tam też jest żywność wyżej. Tak wygląda mapa. No, nie jest też pewnie taka mała. O, tutaj mamy już jakieś jelenie. Je moglibyśmy już zaatakować. Ale najpierw pójdę sobie po tą żywność, o, aby dostać kolejną jednostkę. Jest już tych jednostek 2, co wskazuje liczba. I z tego co wiem, moglibyśmy sobie ją rozłączyć. O, i mamy teraz 2 jednostki osobno, tak? Tam są też jelenie. Wszystko fajnie. Tutaj jakaś informacja. Światowe osiągnięcie zablokowane. Salto Angel. Jakieś inne imperium coś odblokowało. Okej, no co? No każdy chce się rozwijać, wiadomo.
I teraz tu nam zostały jeszcze dwa ruchy. To idziemy do góry. Onwards. I tym zostały nam trzy. To przejdziemy sobie tu. Tylko tutaj nam starczy. Za rzekę już nie przejdziemy. Na razie żadnych innych cywilizacji nie widać. Znaki zapytania to chyba są jakieś surowce, których jeszcze po prostu nie znamy i coś tam jest. A jednego będziemy mogli zaatakować. Do 8. No tak samo. Chyba, że wejdziemy sobie na wzgórze. I zaatakujemy je ze wzgórza. No, okej. Aj, niepotrzebnie wziąłem automatyczną bitwę. Bo zobaczcie, jak on się szybko porusza. No ale udało się zabić go. I co? Nasze łupy to 5 żywności i 5 tej sławy, czy jak to się tutaj dokładnie nazywa, jeszcze nie pamiętam. Ale to nam pozwala później stawiać na przykład posterunki, czyli takie jakieś osady. Tu jakieś mamy historie w gwiazdach i tu możemy zawsze wybrać sobie jakąś drogę, nasz kierunek, zadecydować, wiecie, jako władca, co jest super, bo tego brakowało również w cywilizacji ostatniej. I tu weźmiemy sobie chyba przyrodę, bo wtedy nam pozwoli to chyba uzyskać następną jednostkę. Można sobie oczywiście to wszystko czytać, a często trzeba czytać, ponieważ tam różne rzeczy się dzieją, różne historie ludu są i tak dalej. Tutaj niektórzy dostrzegli pośród najjaśniejszych gwiazd powtarzające się wzory, historie o ich przygodach, zwycięstwach. Zdajesz sobie sprawę, że tak mogą się narodzić mity, które kształtują plemię. Jaką tematykę poprzesz? No ja właśnie wezmę przyrodę. Bo to nam daje kolejną jednostkę, którą możemy sobie podzielić, którą pójdziemy sobie w dół. O, tutaj gdzieś. Tak też zrobimy i uczynimy. To pójdziemy sobie tutaj, bo tam jest jakieś It's jedzonko. one of those moments that make you O, feel like a światowe small thing on a osiągnięcie. wondrous planet. Odkryliśmy Roraima. Fajnie. I to nam dodaje kolejne punkty, z czego również się cieszę. Tutaj mamy ruch? Nie, tu mamy już 0. Tym mamy 0 i tym mamy 0 i możemy sobie zakończyć turę. A nie, tu jeszcze jeden jest. We move. Azyl, tam jest taka. To jest tak jakby takie miejsce, gdzie są zwierzęta i tam chyba możemy po prostu to rozebrać, zrabować, sprawdzić, splądrować. Tak mi się wydaje. I możemy sobie o to splądrować. Potwierdź. I to chyba da nam 5 żywności z tego, co tam widzę. Get them. Dokładnie tak. Jedną turę to będzie trwało.
Tu mamy tego jelonka jeszcze jednego. Chyba go nie będziemy teraz atakować, bo tu mamy już też energię trochę osłabioną. To może jeszcze nie teraz. Moglibyśmy go zaatakować tym właśnie wypoczętą grupą. Nie, na razie nie. Na razie eksplorujmy, zobaczmy, co się będzie działo. Koniec tury. Plądrowanie udane. Twoje łupy są widoczne w finesce na zupionym polu. No, tak jak mówiłem, tam jest 5 żywności. A jeśli chciałbym wybudować. Aha, wskazuje nam tutaj to miejsce. Chyba na kawie, tak? Tak. Nie pokazuje chyba takich jeszcze miejsc, gdzie moglibyśmy się osiedlić, jakichś fajnych, tak mi się wydaje. A nie, są. Są wskazówki, dobra. Czy tam możemy? W sumie tam jest też dobre miejsce. Tam możemy założyć taką osadę, posterunek. Przy rzeczce całkiem spoko, tam jest jedzonko. W sumie czemu nie? Dobra, zgadzam się, że tam sobie wybudujemy coś. I za 4 tury powstanie Gudia. Tak się chyba nazywa ta osada. Posterunek, jak to się tutaj tak zwie dziwnie. Posterunek, dobra. A w cywilizacji były to osady, tak? Z tego na początku chyba. Dzikie jagody. Super. Tam już nic nie ma. O, mamy tutaj już ekipę. Dwóch. I tu moglibyśmy już może zaczaić się na mamuty. Mogłoby się nam udać zaatakować coś większego. Po lewej widzę, że mam 50 punktów, tak zwanych takich, takiej sławy. Nie wiem jeszcze dokładnie, jak to wszystko się to nazywa. Muszę popatrzeć. Konie. Ale żeby wydobywać konie, hodować, musimy mieć odkrytą technologię, naukę, a jeszcze tego nie mamy. Mamut jest, no ale co z tego? No słabi tu jesteśmy. Tutaj jest miedź i żywność. Zaraz zobaczymy, co tam otrzymamy. Tym pojedziemy sobie tutaj dalej. Tam nic raczej nie będzie już. Chociaż tutaj jest jakiś wodospad. A, to jest ta Roraima. Tak, dobrze mówię. To żeśmy już odblokowali sobie. To pojedźmy sobie może w tą stronę gdzieś. Co wy na to? W prawo. Coś mi się zdaje, że jesteśmy na jakimś kontynencie, bo zobaczcie, dookoła wszędzie mamy jakieś
Oceany. O, znowu coś się dzieje. Grzybiarz. Jeden z nich zachowywał dla siebie grzyby, które znalazł w lokalnej jaskini, negatywnie wpłynęło na nastroje. Współplemieńcy chcą wygnać winowajcę, każąc jego chciwość. Oznaczałoby to jednak, że nie zdobędą informacji o położeniu kolonii grzybów. Co o tym sądzisz? Jak go przegnamy? Umocnienia miejskie. Ochronić. Winowajca zrozumie swój błąd. Dodatkowo jedzenie z pewnością się przyda. O! Chyba tak zrobimy. A tu? A tutaj są badania. Kurde, nie wiem. No dobra, może badania zrobimy. Taką naukę, a on będzie musiał opuścić osadę z tego powodu. Just because a culture died out doesn't mean it wasn't worthy of study. Dobra. Dzikie jagody. Elegancko, bo a tu jeszcze 15 potrzebujemy. Tu jest jakiś azyl. Daje mi się, że po prostu z tego miejsca jakby rodzą się zwierzęta, czy wychodzą, bo zobaczcie, że one mają takie same znaki. Jeśli się mylę i ktoś wie, to niech da znać mi oczywiście w komentarzu. Wszystkie wskazówki będą super. I tu robimy plądrowanie. I czekamy. A czemu ten jeden mamut jest taki bardziej brązowy, a tamten jest taki szary? Muszę zobaczyć, czy one się czymś różnią. No i kurde, tu nic więcej nie ma. Musimy iść na dół chyba. Dobra, teraz się to uda. Chyba, żem znowu źle potwierdził. Aha. O, tam coś jest do odkrycia. Na razie nie widać żadnej innej cywilizacji. Podgląd. Nie, one są takie same siły. Tak. Więc to chyba tylko po prostu inny gatunek mamuta. Nie wiem. Dobra, idziemy na dół. Odkryć tam niżej. O, tam coś się pojawia. Tutaj mamy jakąś informację. Aha, plądrowanie udane. Starożytny obóz. Fajnie. Walnijmy jakiegoś mamuta. Może się uda. Mam nadzieję. Dzikie jagody to 5, jeszcze 8 tutaj musimy zebrać, żeby mieć następną ekipę. Gwiazdka epoki odblokowana. Gwiazdka rozwoju zdobyto. Ok. Tu możemy przejść bokiem. Idziemy zwiedzać.
Tu jest kolejny azyl. O, tutaj coś jest również. Zazwyczaj to jest jakieś jedzenie. Jeszcze trzy i mamy już kolejnych. I co, atakujemy tego? Na mamuta! Podejmijmy walkę, tak jest. Bitwa ręczna. Natychmiastowa. No, natychmiastowa by to nie ma najmniejszego szansu. O, i dostał po dupie mamut. Ło, zobaczcie! 20 jedzenia. O, mamuty się opłaca jednak bić, zobaczcie. I tutaj zrobimy tak. A teraz nie mogę chyba już. Chcę jedną ekipę rozdzielić. I tą dwójką, wtedy byśmy atakowali te pozostałe mamuty. Przejdź do nowej epoki, otrzymujesz pierwszą gwiazdę epoki, możesz wybrać nową kulturę dla kolejnej epoki. Ewoluuj swoją cywilizację dzięki nowej kulturze. Okej, okay. Tutaj w tym momencie dopiero wybieramy sobie tak jakby nasz kierunek cywilizacji, tak? Nasze cechy, naszą kulturę. No i każda ma oczywiście jakieś swoje atuty, umiejętności i na samym dole jest pokazana ich jakby unikalna jednostka. To też jest ważne. Babilończycy. Całkiem spoko. Egipcjanie. Jakie dobre jednostki mają. Marka Bata. 24 siły. 6 ruchu i mogą na 3 atakować. O kurde. Chetyci. Zobaczmy, co tu jest. Mykańczycy. Nubijczycy. O, łuczników mają, zobaczcie. Fenicjanie. A, to nie, to takie bardziej na morze, na oceany. Widzicie? Birema. Żoł. To takie azjatyckie raczej. Stabilność, nauka. No, takie całkiem interesujące te żoł bantu wpływów. Nie, to nie. A to? Norte Chico. Kurczę. Plac ceremonialny. Nie, to też nie. Asyryjczycy to taka... bardziej agresywna, prawda? Babilończycy. To jest nauka. Egipcjanie mi się podobają, ponieważ mają fajną jednostkę. Mają egipskie piramidy. Weźmy sobie Egipcjan. Niech będzie, no. Trochę średnio jestem podobny jak na Egipcjanie, a trochę za blady. No ale. No i oczywiście zapomniałem wam powiedzieć, że gdy tworzycie swojego władcę na samym początku w menu, takiego awatara swojego, jak wygląda, jak postrzegają was na przykład inni gracze w trybie multiplayer, oczywiście tam też będziemy grali w późniejszej grze po jakimś czasie, po prostu jak się nauczymy. No i tam wybieracie swoje cechy charakteru, jacy jesteście, czy ekspresywni, czy nie, czy jesteście spokojni, czy wybuchowi. Także to jest bardzo ciekawe i ciekaw jestem, jak to się dalej rozwija i jak się gra też na multiplayerze, o czym się oczywiście też przekonamy. Humankind learns quickly that everyone contributes. If you're terrified of wild animals, you can grow lentils or catch fish. Tribes settle towns. Towns develop markets, and markets begin the exchange of goods, services, and most important, rumors and hearsay. No,
O, fajnie, że są takie filmiki. Plemię nomadów zamieniło się w Egipcjan. O, zobaczcie, mamy już swoją ludność, nasz kraj, będziemy mogli. Dobra, tu mamy następną swoją ekipę. Tu. Oczywiście lecimy dalej oglądać, co tu się dzieje, zwiedzać. Dopóki nie, po prostu nie trafimy na jakąś inną cywilizację. Tutaj sobie robimy plądrowanie. Tak jest. Tu mamy jeszcze jeden ruch. Fajnie wygląda to wszystko, jak się odkrywa. Takie ruchome. Fajnie to jest zrobione. Podoba mi się. Aha, tu mieliśmy rozdzielić, słuchajcie. Tu mieliśmy rozdzielić jedną ekipę. Nie, 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 nie. Aha, możemy wysłać ludność do swojego posterunku lub miasta. Tego widzicie, nie wiedziałem. Możemy tak zrobić. Możemy wysłać. Niech będzie. A Tom spróbujemy zaatakować. Nie było innej opcji, jak to wygrać. Tu chyba otrzymujemy jakieś złoto. Tak mi się wydaje. Twoje łupy, takie monety. Chyba tak. Chyba to jest złoto. Nie, 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 nie. Żadnych relokacji. Żadnych relokacji tu. Rozwiń posterunek w miasto. A city means shelter for those who need it. A place to store food. Pens for the pigs. It may not be glorious, but it beats sleeping under trees. Miasto, które produkuje więcej żywności niż potrzebuje do wykarmienia, jest w stanie rozwoju. Dobra, musimy tutaj sobie zrobić jakieś rolnicze. Tu będzie 3 na 4, tu też 3 na 4, tu bez różnicy chyba. O, to miejsce jednak jest dobre. Dobra, tutaj robimy. Egipska piramida. Tutaj? No dobra. Niech będzie. No to budujemy. I tu mamy już badania. Może zróbmy sobie tutaj hodowlę dzikich zwierząt. Nowe źródła żywności i siły roboczej. Myślę, że to jest dość istotne. Umocnienia miejskie na razie nie. Kalendarz no też istotny, ale tu się możemy rozwinąć bardziej. Domestykacja. Będzie naszym celem. Powiadomienia. Plądrowanie udane. Ok. Odkrywamy dalej. Możemy tutaj, właśnie, o to mi chodziło, żeby się uleczyć, przegrupuj. O to chodziło. Tego mamuta to raczej nie trzaśniemy.
Niestety. Co to? Barwnik. A tam to chyba już nie, tam już nie możemy. Let's go. 14. tura, my jeszcze nadal nie poznaliśmy żadnej innej cywilizacji. A to dziwnie się dla nas rozwinęło. Kurde, ten mamut nam przeszkadza, no. Off we go. Dobra, idziemy z drugiej strony. Przejdziemy tam? Kurde, też jest mamut. Nie mogę go wyminąć. Nie, musiałbym iść naokoło. Ajajaj, stacjonuj, trzymaj pozycję. Pomiń turę. Dobra, niech się ten mamut posunie, pójdzie sobie, to wtedy my też przejdziemy. Idziemy sobie tam na południe. O, i znowu coś się dzieje, popatrzcie. Zawsze widzicie, są jakieś historie i jakieś wasze decyzje. Spory o stada. Każda śmierć jest źródłem bólu i smutku dla żyjących, jednak z upływem czasu zaczęły jej również towarzyszyć rodzinne kłótnie związane ze sporami o dobra materialne. Pewna majętna rodzina rozdarta sporem o stado najlepszego bydła prosi cię o wprowadzenie jasnego systemu dziedziczenia, aby uniknąć przyszłych kłótni. Co zadecydujesz? Możemy zignorować, zostawić im to. To byłoby złe. Nie chcę tak robić. Rozdzielić. Każde dziecko powinno otrzymywać równą część majątku i nie będziemy rozszczęciać linii rodowych. Pierworodni otrzymają dobra materialne. Dobra, chyba to damy. Uprzywilejować. Niech tak będzie. Niech się stanie. Gdzie ja tu jestem? Ja nie chcę tam do góry. My tutaj lecimy. O. Tam są jakieś wzniesienia. Trzeba się tam dostać. And now you've met the Mycenaeans. Let's hope relations go well. Their O! forts are rather formidable. Gdzieś poznaliśmy nową cywilizację, chyba. Bo coś tutaj powiedział o nowych. O! Myken. A w jaki sposób byśmy ich zauważyli? A, oni są chyba tutaj. Do tego mamuta podeszli. Dobra, a my atakujemy tego. Jakieś kolejne monety. Idziemy tutaj na. A co tam było? Coś to jest. Jakaś lupa tam była. I tutaj też jest. Szczątki zwierząt. A tam też były jakieś. To musimy się cofnąć też. Wzrost ludności w Memphis. Mamy już tam 3. No dobra, jakoś tam się to rozwija. Jelonki podchodzą. Jelonki możemy ubić. I to patrzcie, stoimy sobie w miejscu i tylko je tłuczemy dookoła. Bardzo dobrze. Jakieś monety cały czas. Będziemy bogaci! Bogactwo to bardzo ważna rzecz.
Łaszcza w prowadzeniu wojny. No i tutaj są. Tutaj są nasi sąsiedzi, nie? Na razie nie będziemy ich atakować. To byłoby nierozsądne, bo nie znamy ich możliwości. Zwiedzamy sobie. Tu mamy cztery, cztery. Aha, mieliśmy się cofnąć tutaj. Bo tam coś było. O, na tym wzgórzu. Coś tam jest. O, sami do nas przyszli, zobaczcie. Traktat. Handel zasobami luksusowymi. I poprawa waszych relacji. Spoko. Nie mam nic przeciwko. Tamten wygląda jak połączenie Rzymianina. Jak Rzymianin. Dobra. Zgadzamy się oczywiście. Tak. Days like this, I'm glad to be alive. Fajne to jest. Lepiej to wygląda. Mam nadzieję, że tu wszystko jest bardziej rozwinięte niż w serii Cywilizacja. Bo jest jeszcze handel, relacje. Wypowiedz wojnę, zaskoczenia, zaproponuj sojusz. Traktaty, kryzys, roszczenia. No, może to być dużo ciekawsze niż Cywilizacji. Przechodzimy do następnej tury. No dobra, mamy jednego sąsiada. Już coś się zaczyna dziać. Rozwijamy się w... tak standardowo, myślę. Nie za szybko, nie za wolno. Jakoś to nam idzie. Jedna z twoich jednostek zdobyła poziom 3 gwiazdek doświadczenia. Albo jedna. No jest tam jedna taka z gwiazdką. I co? Jednostka, która zbierze wystarczającą ilość doświadczenia, uzyskuje poziom doświadczenia zwiększający jej zdolność bojową. Aha, muszę ją jeszcze też ulepszyć. Wylecz. Przenieś. Rozwiąż. Zaraz, zaraz, jeszcze raz. Co tu jeszcze mamy? Nie, na razie tutaj nie będę jej leczył ani nic. Myślę, że możemy spokojnie jechać dalej. Tutaj odkrywać. O. O, tam już jakieś jedzonko chyba jest. Kurde, musimy najpierw wejść tu. Chyba, że przejdziemy. Na tych wzgórzach, jak przejdziemy, będziemy więcej widzieć. Co wy na to? Żebym tylko tam jakoś mógł zejść. Chyba się uda. Co tu mamy? Ochotnicy? Co to było? A, zobaczcie, dostaliśmy jakąś jednostkę. Zwiadowcy, a tu... Wojownicy. O, elegancko. Fajnie. Mamy tu jeszcze trzy ruchy. To może pójdziemy tą na dół. A tą pójdziemy tutaj na wschód. Mamy już 90. Moglibyśmy też już jakąś drugą osadę zakładać, taki posterunek. Myślę, że mamy wystarczająco już dużo tych gwiazdek. O, następna. Fajnie. Dobra, to tą dwójką będziemy szukać sobie zwierzyn. A jedynką będziemy dalej patrolować i odkrywać. Szukamy mamutów. Będziemy polować. Tymi przejdziemy se wyżej.
Come over here. O, może tutaj będzie przejście. Może. Tu taki kanion, zobaczcie, otoczony górami. Idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. A tymi przejdziemy sobie tu. Uda się. O, tutaj góry są. Tu musimy jakoś iść. Fundamenty Imperium. Co jest źródłem naszej władzy? O, pokaż szczegóły. Głosując na zasadę, możesz wybrać jedną z dwóch opcji. Dyplomacja, religia... O kurczę, zobaczcie, jakie to jest... Skomplikowane. Czas na głosowanie. Możesz zagłosować na pierwszą zasadę, gdy masz wystarczająco dużo wpływów. O kurczę. Why was this even a question? Let's keep it simple. We've been here. It's our place. Zasady. Prawo naturalne wpływów na plac główny. Boskie prawo. Aha, to już jest chyba odkryte. I tu możemy teraz to. Przyłącz posterunek. Kurde. Prawo zwyczajowe? Chyba tak, bo wtedy jest minus 50% dla kosztu stwórz posterunek. Tamto to jest bardziej takie militarne do przyłączenia posterunku i przejęcia. Wydaje mi się, że na razie tutaj możemy to zrobić. Zwyczajowo. That seems to leave a lot of interpretation of right and wrong. Not to mention yours and mine. Dobra. No tak żeśmy zrobili. Tak będzie. Uuu! Zobaczcie, jak się tam rozwija to wszystko już. Jakoś to miasto tam już większe się zrobiło. O, opracowaliśmy to, co żeśmy chcieli. Wreszcie. Wreszcie! Mamy domestykację i teraz co? Ciesielstwo. Kalendarz. Kalendarz. Tymi polecimy sobie tutaj dalej. Na tych wzgórzach. Przejdziemy tam. Dobra, tam jest Memphis. Dobra, zjedzimy sobie ten obszar i gdzieś musimy założyć następne miasto, posterunek. Czas najwyższy. Tutaj kurde mamutów już nie ma. Może uciekły tam zwierzyny wyżej. To tymi lecimy do góry. Ruiny świątyni. Badania. No kalendarz. In constructing an emblematic quarter, you have become a builder and a creator. There is more to creating an empire than just yelling orders. Chyba zbudowaliśmy
te budowle w tamtym mieście. Over this way. Okay. O, fajnie, tu przejdziemy też. Tutaj jest kawa. Moglibyśmy się tym wymieniać może z naszym sąsiadem. Kalendarz. O, irygacja. Pismo. To takie wszystko podstawowe, co będzie nam... No kurczę, wszystko potrzebne będzie. Rybactwo, murarstwo. No też takie znane rzeczy z cywilizacji. Fajnie wszystko jest pokazane. Mamy jeszcze jeden ruch. Tutaj są takie pustynie. Tutaj za bardzo nic nie ma, żeby... Ja bym gdzieś położył miasto tam, chyba wyżej. Albo niżej. A jest jakaś podpowiedź? Jest tutaj. No ale tam jest żywności za mało. Nie. Nie, to jest zły pomysł, żeby tam... Nie zgadzam się. Wolałbym gdzieś... Gdzieś na dole... Jest zwierzyna. Wygrywamy. Chyba jakieś kolejne monety. Mieć. Dostęp do zasobów. O, granice chyba się powiększyły. Nie można zbudować na brak dostępu do wymagań liczby wymaganych zasobów. Dobra, co możemy tutaj jeszcze budować? Dzielnicę rolniczą tam mamy. Może jeszcze jedno? Zobaczymy, gdzie tu się by opłaciło. Tutaj najbardziej. Infrastruktura, obory. A nie, nie możemy, musimy mieć konie wymagane. Prawdopodobnie magazyn zbożowy. Jednostki. Ale nie mamy dalej właśnie koni. Ajajajajaj. Dzielnica wytwórcza. Gdzie byśmy mogli? Tutaj 3 na 5. Tam na górze. No tak. Patrzę, gdzie się zwiększa przemysł. Te takie koła zębate. Czym będzie więcej, tym będzie lepiej to postawić. Chyba tutaj na górze. Jest 5, tutaj jest najwięcej. Dobra. Miecze Imperium. O kurczę, nowa zasada, znowuż. Znowuż coś. Co my tu mamy? Minus 30% kosztu przemysłu dla jednostki lub zdolność bojowa. Mi się wydaje, że bardziej koszt. Tak też zrobimy. This should improve efficiency and camaraderie. Idziemy
obniżenie przemysłu kosztu wyprodukowania danej jednostki. I mamy tu teraz ciesielstwo do wyrobu łuków. Kurczę, a tamte dalej już takie 32 tury, irygacja też by się przydała, wiadomo. Miasta na razie nie musimy tutaj mocniej budować, ponieważ nic nam tu nie grozi. Więc bierzemy ciesielstwo. No, zawędrowaliśmy tutaj. O, i przy okazji jest jelonek. Jelonku Bambi, gdzieś nam tu spierdolił. Atakujemy! Jakieś monety znowu. O, jest azyl. Bardzo dobrze, splądrujemy. A tym będziemy szukać tutaj gdzieś jakiegoś nowego posterunku. Nie wiem jeszcze w którym dokładnie miejscu. Zaraz to obadamy. Tu mamy znowu coś do odkrycia. I mamy następnego jelonka. Nie no, tam już go nie idziemy na razie bić. Tam jest coś do odblokowania. To jedzenie chyba. Chyba jagódki. Tutaj chyba nie ma wyjścia, co? Nie, przejdę, da radę. Da radę. Dobra, możemy przejść. Tu są te granice, zobaczcie. Jakbyśmy ich dobrze zastawili, to będziemy bezpieczni, bo tutaj są takie przesmyki i nie będzie im łatwo się przedostać na nasze terytoria. Więc jakbyśmy postawili straże lub jakieś, żeby utrudnić im dojście do nas. Wiecie, to takie zabezpieczenie na przyszłość. W razie jakiegoś konfliktu, no, bardzo ważne sprawy, Macierewicz by wam powiedział. tak też sobie zrobimy. Dobra, tutaj sobie taktycznie to rozwiążemy. Tu zbudujemy gdzieś następną osadę, posterunek, zwał jak zwał. No i będziemy kontynuować naszą przygodę Egipcjanami. Mam nadzieję, że będziecie oglądać. No ale czas tego odcinka dobiega powoli końca. I co? Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jestem ciekawy waszej opinii. Jak widzicie grę Humankind? Czy przypomina wam to tak jak mi kolejną cywilizację? Dla mnie to jest naprawdę taka cywilizacja 7. Podoba mi się to wszystko. Jest ciekawsze niż cywilizacji. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Jeśli już gracie, też podzielcie się tym w komentarzu. Zawsze może uda nam się gdzieś zagrać razem, co będzie też bardzo ciekawe. A ja wam już dzisiaj dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym materiale. Nie zapomnijcie zajrzeć na nasz portal o PlayStation pslive.pl. Pod filmikiem oczywiście odnośnik. Wszystkie ciekawostki, nowinki i wszystko co związane z PlayStation znajdziecie na tej fajnej stronie. Polecam i zapraszam do oglądania. Łapka w górę, ukłony dla was za wszystkie subskrypcje. Do następnego. Cześć.